Witam wszystkich bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku sezonu 7 Minecrafta na modach z nami SafeMod. Dzisiaj będziemy kontynuowali projekt, który zaczęliśmy poprzednio, czyli to będzie nasz auto crafting pod A Planet Energetic. Tutaj to tak samo dokonałem kilka, no może usprawnień. Ustawiłem pierwsze co, że do naszego kowadła zawsze będą lądowały dwa diamenty, przez co eks, który będziemy wykorzystywali do polepszenia naszego killefa, będzie bardziej równomiernie się tutaj rozkładał. Dodatkowo przełożyłem digital minera w nowe miejsce. Zapomniałem oczywiście ustawić tam teleportu, więc teraz jak się teleportuje, wyskakuje w miejscu, gdzie już go dawno nie ma. I tak, gdzie ja go przerzuciłem? Otóż w tamtym kierunku mnie się wydaje, że chyba on poleciał. Więc przejdźmy się pierwsze co tutaj i zaznaczmy nowy punkt teleportacyjny, tak to nazwijmy, żeby go oczywiście nie zgubić później, czyli wybieramy znowu stąd naszego roda, shift prawy, zaznaczamy, zapisujemy. W ten sposób właśnie ja go przekładam w nowe miejsce, dzięki czemu nigdy go nie zgubię i zawsze będę wiedział, gdzie on jest. On bardzo fajnie pracuje, a oczywiście co chwilę tutaj troszeczkę mi się psuje jego ustawienie, no ale dobra, miejmy nadzieję, że teraz będzie wszystko w porządku. Już na pewno ten układ będzie działał poprawnie, poprzednio był on troszeczkę źle zamontowany, nie zweryfikowałem tego później logując się po godzinie do gry. Dlatego kill-off zawisł na samej górze, gdyż tutaj na dole nie było ustawionego wejścia od slotu dolnego. Tu wam raz to mówię, że to musicie sobie ustawić, jeśli chcecie w ten sam sposób odwzorować swój układ. Dobra, dzisiaj, tak jak mówiłem, zajmiemy się autocraftingiem z Applite. Tutaj już przygotowałem tak mniej więcej, oczywiście, jak to będzie wyglądało. Będzie on w wielkości 5x5 i w dół wybrałem, że to będzie wielkość 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kratek, czyli 4 będzie w środku na nasze upgrade'y, więc będziemy mieli miejsca na upgrade'y 4 razy 3, 12 możliwych ulepszeń. Teraz tak to sam słucham, wydaje mi się, że to jest dosyć mało, tym bardziej, że właśnie jak stoimy z kwarcem, bo to może nabylam podpowiedziało, jak wygląda nasza sprawa. Stoimy bardzo fajnie, nawet dosyć sporo tego jest, więc może warto byłoby jednak troszeczkę to rozwinąć w bardziej taki sposób, bardziej masowy. I tak to chyba wykonamy. Więc dzisiaj ogólnie autocrafting, czyli przyspieszenie wszystkiego, co my tutaj mamy aktualnie dostępne. Zobaczmy sobie pierwsze, co oczywiście, co potrzebujemy, żeby to wszystko tutaj wykonać. Więc potrzebujemy ścianki. Ich potrzebujemy bardzo dużo. Zobaczmy, czy w ogóle mamy jakieś ściany tutaj dostępne. Jest 5 sztuk, strasznie malutko. Dobra, spróbujmy tutaj troszkę je dokrafcić. 5 sztuk nam nie wystarczy prawie na nic. Potrzebuję minimum 5 na jedno zejście w dół, więc dyszkę mam na zejście. Teraz wokoło potrzebuję koło 9-12 kratek na przejść, a jak mówiłem, że chcę to swoje troszeczkę większe, to powiedzmy, że jeszcze dwa w dół rozwiniemy. Ok, zobaczymy, czy to nam spokojnie tutaj wystarczy. Czyli tak, o, to rozwijam jeszcze w dół. I teraz zobaczymy, czy taki układ tej wielkości, no, będzie miał sens. Oczywiście, wiem, że powiecie mi, safe, po co ci aż tyle miejsca pod craftingi? Nie, właśnie o to chodzi. Tutaj nie będzie tylu miejsc pod craftingi. Tutaj będzie tyle modułów przyspieszających crafting. No, pomyliłem się o jedną sztukę. No, jak na liczenie w locie, to nawet nie jest aż tak źle. Dalej potrzebujemy wentylację. Wentylacja, czyli to są oczywiście heat venty. One tu potrzebują już kabli, więc wykonajmy tego maksymalnie. 20 sztuk to i tak będzie za mało, więc potrzebujemy więcej kabelu. Kabelki mamy w autocraftingu, więc rzucimy sobie 30 sztuk pod autocrafting i zejdziemy na dół. I to, co możemy, oczywiście to już wypełnimy, żeby później tutaj nie musieć schodzić i to uzupełniać. Czyli idziemy powolutku do góry, jak widzicie, może jakoś super ekstra dużo tego nie zrobiłem, no ale powoli to wszystko się tutaj zapełni, jak mówiłem. Spróbujmy wykonać tego jeszcze więcej. Powinno nam dojść troszeczkę tych kabli. 15, ciągle za mało, ale tutaj mi iron barów brakuje, kurczę. Zobaczcie, że akurat tego może mi zabraknąć. Iron, nie ma tutaj iron barów w ogóle do zaproponowania, więc wykonajmy ich troszeczkę, przerzućmy do układu naszego i wykonajmy sobie kolejne hitventy. Oczywiście maksymalnie ile tylko możemy ich wykonać, bo i tak czy siak będzie ich za mało. Dobra, i teraz możemy tutaj postawić sobie, dojdzie na samej górę, chyba też będzie za mało ciągle. No i okej, w ten sposób mamy już wypełnione całą naszą strukturę wentylacjami, czyli wentylacje to są te wszystkie ścianki za wyjątkiem krawędzi. Więc dobra, to mamy załatwione. Teraz idziemy dalej do takich bardziej już kosztownych rzeczy. Potrzebujemy crafting CPU i potrzebujemy pattern provider.
Czym więcej mamy crafting CPU, tym więcej jakby mieli, mamy wątków do wykonywania jednocześnie, więc to jest bardzo ważne i tego warto być jak najwięcej się tylko da stworzyć. Więc ja tego stworzę na naprawdę sporą ilość, a do tego celu potrzebuję advanced procesory. Wykonamy tego może dużo, ale kurczę, musiałem mieć do tego pierw silikon, którego oczywiście standardowo już nie mam. Dlatego też trzeba tutaj przejść, czekajcie, tą drogę całą aż do silikonu. Silikon to jest po prostu przepalony kwarc. Jego troszeczkę miałem i miałem go nawet przygotowanego pod to. Weźmiemy sobie ten kwarc, skoro tego i tak jak ja muszę sam go wytwarzać, a ten już jest wytworzony, więc lepiej będzie jego do tego wykorzystać. Więc go wrzucamy tutaj do przefajczenia, a ten wrzucamy do zmacerowania. Dołożyłem z tyłu te importery, gdyż to było jednak istotne. Póki nie przerzucę tego całego układu do Voida, to muszę skorzystać z tego, co tutaj nam umożliwia na stary już system. Oczywiście, jak mówiłem, wszystko chcę mieć w Voidzie, żeby jednak to mniej obciążało maszynę, bo Void nie ma tutaj nic pod sobą, więc nie generuje dodatkowych chunków. Więc warto jednak takie Voidy sobie tworzyć. Uwierzcie mi, to naprawdę przyspiesza grę. Dobra, potrzebujemy tych procesorów dosyć sporo, gdyż tych CPU, no kurczę, będzie pokaźna ilość na pewno. Dobra, więc potrzebujemy jeszcze nożyków kolejnych. Nożu wykonajmy sobie 3-4 sztuki niech będą. Tych, kurczę. Dobra. Zaszalejmy, wykonaliśmy sobie staka. Nie wiem, czy to w ogóle wykorzystam, czy w ogóle to był sens, tak ile tworzyć tego. Ale z drugiej strony nawet nie wiem, ile ja tego faktycznie będę potrzebował później. Więc to dopiero mi w praniu wyjdzie, czy faktycznie taka ilość to jest przesada, czy może to jest tak faktycznie dobra ilość. Ilość, którą powinniśmy posiadać, gdyż tych CPU będzie na naprawdę dużo. Diament. Dobra, jeszcze tutaj ich nie ma. W takim razie providery. Providery by to potrzebowały również procesorów advanced, więc jednak chyba warto było to wykonać. I do tego będziemy potrzebowali jeszcze konwersją Matrix. Ich też dużo potrzebujemy. Super, wykonaliśmy całą jedną sztukę. Do tego potrzebujemy procesorki, ale te z wykorzystaniem złota. 61 sztuk. Wystarczy nam na razie, więc to też wrzucamy do craftingu, czy do przepalenia. No i oczywiście musimy odpowiednio teraz chwilę poczekać, co się nam tutaj przerobi, gdyż teraz idą advanced procesora, później dopiero będą iść nasze złote. I mamy tak o 48 crafting CPU oraz 6 provider pattern. Czemu akurat tylko 6? Gdyż no więcej chyba mnie jest na pattern, nie będę potrzebował. Nie wiem, ile jeden slot patternowy ma, to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 razy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 54, czekajcie, tak, czekajcie, i to było ile, 6 razy 9, tak, 54, dobrze powiedziałem, więc bardzo fajnie. Czyli mówię, jak ich będziemy mieli na 6, to będzie prawie 300 receptur. Może według was to nie jest dużo, ale mnie się wydaje, że chyba więcej tak się nie będę potrzebował. Więc tak, o, tutaj mamy cały slot odnośnie tego, co będę mógł craftować. A teraz przyspieszenie. Na każdy taki pojedynczy pattern przeznaczam aż 8 crafting CPU. Szybkość craftowania powinna być bardzo wydajna i naprawdę to, co będę zamawiał, powinno się wykonywać w bardzo przyzwoitym czasie. Dlatego też uważam, że taki build, czyli po prostu jeśli macie środek 3x3, postawienie jednego rzędu providerów, znaczy patternów oraz crafting CPU wokoło, daje naprawdę chyba najlepsze wyniki. Więc teraz, kurczę, kolego, weź tutaj, mi się tutaj nie blokuj, bo tutaj musi teraz każdy slot w tym wszystkim musi być zamknięty. Okej, więc to mamy załatwione. Teraz na sam koniec zostawiłem sobie tutaj 9 sztuk wentylatorów, żeby oczywiście tą górę jeszcze tutaj zatkać. I w ten sposób uzyskaliśmy naszą strukturkę. Strukturka ma 6 stron. 6 stron mi się wydaje, że spokojnie wystarczy, kiedy budowałem większe, ale i tak czy siak tych wszystkich stron i tak się nigdy nie zapełniłem, więc nie ma sensu się bawić w jeszcze większe te układy. Teraz to wszystko trzeba podpiąć naszego układu, żeby to w ogóle to było widziane przez nasz system. Dlatego też musimy wziąć sobie kabel i wybrać się na dół. I podpiąć do wprost do kabli. Kurczę, jak to pięknie. To się to po prostu tak to ślicznie się teraz prezentuje, że to jest po prostu ładne. Okej, okay. I się podpinamy w ten oto sposób do naszego tutaj
wielkoluda, który będzie nam odpowiadał za cały autocrafting wszystkich rzeczy. I w ten sposób jesteśmy już podpięci i będziemy mogli korzystać ze wszystkich patternów, które on będzie miał w środku. Ale oczywiście tak samo ważne są jeszcze patterny, które będą w craftingu tym wykonywanym, przepalanym. Dlatego też teraz przerzućmy się z powrotem na modyfikację mechanik, gdyż będę potrzebował dosyć sporo tych generatorów naszych. Te standardowe oczywiście jak najbardziej można wykonać. Smelterów ile mam, tak a propos? Smelterów mam jeszcze dwie sztuki, dwie, trzy takie bym mógł wykonać. Potrzebowałem cztery, więc pierwsze co? Wykonam sobie więcej tych control circuitów. Oj, tutaj widzę, znowu aloi mi będzie brakowało. Coś tutaj jest, coś tutaj się bije, tylko nie wiem co. Tu jest w porządku. Aha! Władysław się przyciął. Gdzieś tutaj wskoczył on pod spód i kurczę, prawie mi tutaj zginął on. Robicie, Władysławie, kurczę, was się tutaj nie zabijaj, bo to będzie no mało przyjemne na pewno. Okej, weźmy sobie więcej na pewno Irona i musimy później go przerobić. To wszystko też się będzie aż prosiło wrzucenie pod autocrafting, bo to oczywiście jest troszkę irytujące, że tutaj ciągle mam z tym problemy. Te aloiki sobie weźmiemy, one nam się teraz przydadzą jak najbardziej. I potrzebujemy wykonać sobie kilka basic factory. Basic, a może nawet te wyższe, o jeden, czyli advance. Elitarne mi się wydaje, że będą chyba mi zbędne. Chyba, że wykonamy sobie tylko takie dwie sztuki. Advance i do elitarnych bym je podbił. Tu. Elitarne to już w ogóle jest taka masakra, bo to jest strasznie szybkie i ma dużo slotów. I może by to było bardziej opłacalne, krzyżę mówiąc, czyli dwie sztuki. Dwie sztuki fajnie było nam tutaj jeszcze obrobić, więc faktycznie pójdziemy w dwie. Więc tak, potrzebujemy wykonać to. Czyli basic faktory. Nie mamy mocy. Co się stało? Tu prądu brak. Tu prądu również brak. Dlaczego? Golemy nie śnają. Ty jesteś. Oj, coś mi wcięło innego golema. Tego najważniejszego od ścinania drzewa. Ciekawe, co się z nim stało. Dobra, okazało się, że nasz kolega tutaj stał, czyli stał na wysokości. Tak, które latałem, przecież szukałem, gdzie on tutaj może być. Ale jest, żyje, on sobie ma się tutaj bardzo dobrze. Tylko po prostu coś go przycięło, zablokował się w liściach. Niestety nie mógł kontynuować przez to swojej pracy. No i przez to... No nie ukrywam, sporo tutaj miałem teraz zabawy, żeby to tutaj jakoś ogarnąć, ale okej. Skoro to już zaczyna tutaj pracować, więc w porządku. Nową ręczy tutaj będę musiał wrzucić im coś tam do roboty, żeby oczywiście jakoś rozruszać nasz piec. Głównie chyba o piec teraz chodzi. Gdyby ten piec zaczął nam faktycznie chodzić, gdyż no bez niego no trudno będzie tam tutaj cokolwiek zdziałać więcej, bo tego prądu ciągle będzie mi brakowało. Tutaj pewnie co chwilę jest teraz brak prądu, oczywiście. Na każdy tego prądu jest za mało, chyba że zwiększę ilość tych engine'ów jednak, żeby one przyjęły główną rolę odnośnie uruchamiania wszystkiego, żeby były no troszeczkę wydajniejsze przez to wszystko. Dobra, czyli forcowe engine'y, to jest teraz jednak główny cel, który musimy wykonać, czyli force engine, czyli tutaj. I ich potrzebujemy dosyć dużo. Czy mamy je w autocraftingu, tak a propos? I mam sporo sztuk. A mówię sobie jeszcze 4 sztuki w takim razie. Teraz tak o. Kable energetyczne. Oczywiście nie mamy. Zamówimy sobie też troszeczkę sztuk tego. Dalej potrzebujemy fluid, czyli doprowadzenie cieczy oraz redstone'owe, czyli te konduity. Teraz jak one były w craftingu? W ten sposób. Okej. Okay. Tyle sztuk nam stać, spokojnie powinno wystarczyć. Zobaczmy, czy teraz przyszły do nas już engine'y. Electric conduit, jeszcze one się wykonują, albo też coś im brakuje, ale to później się przekonamy. Potrzebujemy teraz zamontować większą ilość tych naszych engine'ków tutaj. Mogę sobie po prostu zamawiać? Mogę. Engine, dobra, 4 sztuki już są. I energy... Tych ciągle mi brakuje. To jest pytanie. Brakuje, bo ich nie ma, czy jest? Nie ma conductive ironów. Ale mogę wykonać w takim razie 11 sztuk. Nie, brakuje 6 sztuk conductive iron. No dobra, więc wykonajmy w takim razie conductive iron, bo i tak się nie ruszymy.
Tu jest Aloy, to niekoniecznie to. Nether, spoko. To zabierzmy w takim razie, bo to i tak się nam to nic ciekawego nie daje. Conductive Iron. Jak to się wykonywało? Kurczę, naprawdę tyle jest tutaj różnych craftingów, więc naprawdę można się tutaj bardzo prosto pogubić. Iron. Czyli tak, 32 irona oraz jeden stack redstone'a i teraz spokojnie wyprodukuje to, co my chcemy, więc wrzucamy to do craftingu, tam się tutaj będzie mieliło, bardzo fajnie, ale i tak czy siak potrzebujemy tego już na teraz. W takim razie, no dobra, zostajemy tylko i wyłącznie poczekać. Więc co innego zauważyłem, że tutaj są inne kable poprowadzone, więc dlatego też te same zamontujemy. Tu są w ogóle jakieś pressurit fluid, nie wiem czemu akurat te tutaj to były zamontowane. Ale ja tutaj zamontowałem te standardowe. Ciekawe, dlaczego AKT tutaj mi pokazało. Tutaj również, jakby nie chciało ich łączyć ze sobą. Czekajcie. Coś tutaj jest nie tak. To w porządku się łączy. Ale to drugie, no już niekoniecznie. Te pressury te tutaj się pokazały. Zobaczmy, jak one są craftowane. W ten sposób, a te... To są te same kable przecież. Tych nie zamieniłem w ten sposób, ty też nie zamieniłem w drugą stronę. ID key. Są podobne, tylko ten coś ma w sobie już w takim razie. Więc powinno się je dać bez problemu tutaj połączyć ze sobą. Tylko z jakiegoś powodu one nie chcą się ze sobą łączyć. Ten jak najbardziej. Teraz ten połączymy. No. Disable. No niekoniecznie. Więc co jednak nie? Coś się zmieniło. Tutaj są używane do tego Quite Clear Glassy. Wykonywane z samego sandra. Natomiast tutaj jest wykonywany no ten fuse, ten, który zawsze używałem, kwarcowe szkło, więc coś się zmieniło podczas jakiegoś upgrade'u, który miałem na padce i dlatego też to są całkowicie już dwa inne surowce, dwa inne bloki do położenia, więc dlatego może też tam kiedyś się coś nie udawało, bo teraz wszystko to, co ja miałem przedtem zamontowane, no jest już tymi nowymi, a to, co teraz wykonuje, jest już tymi starymi blokami, dlatego też one się niekoniecznie ze sobą chcą łączyć. Dobra, teraz postaram się już jakoś to mniej więcej ogarniać, bo kurczę, naprawdę sporo się zmienia po każdej aktualizacji, tym bardziej, że jeszcze mam jeszcze jedna aktualizacja całej paczki i to w ogóle będzie masakra, jeśli ja ją zaktualizuję. I okazuje się, że znowu sporo rzeczy się zmieniło, a na pewno tak będzie, bo jak wiecie, gramy teraz na Dire Wolfie 1.19 bodajże, a jest już wersja o wiele nowsza. Energy, coś nie mogę ich wykonywać z tego miejsca, muszę pójść i wykonać ich jeszcze więcej, bo też chyba tutaj ich potrzebował. Potrzebuję energy. Nie energy, tylko engine. Jeszcze 4 sztuki potrzebujemy wykonać. Bo muszę tą aktualizację jeszcze jednak wykonać, a to no oczywiście przysporzy mi troszkę więcej problemów znowu. Ale jakoś tutaj mniej więcej będę próbował ogarniać. Okej, okay. Czyli tak o, już wiem, że znowu będę blokowało jeszcze więcej tych kabli, więc zaraz pójdziemy to samo jeszcze je dokrafcić. I jeśli zbuduję taki wielgachny pion do góry, wydaje mi się, że nasz układ już powinien mieć troszkę więcej tego prądu, że nawet jeśli padnie nam nasza fabryka na parę, to i tak czy siak będziemy mieli jeszcze możliwość odratowania swojego układu, bo aktualnie jakby ona padła, znaczy jak ona pada, to cały układ nam się zamyka, w ogóle ma problemy, w ogóle nic nie może ogarnąć. A to nie jest zbyt ciekawe. Ej, czemu ty się tutaj montujesz? Proszę ciebie, tutaj nie cwaniakować mi. Wszystko tutaj jest w porządku, golem jest do pracy, więc bardzo fajnie. Okej, okay, uruchamiamy w takim razie ten cały ciąg naszych, tutaj, engine'ków. Więc teraz każdy z nich tutaj będzie pracował, będzie produkował olbrzymie ilości naszego prądu. Mam nadzieję, że teraz to się tutaj będzie jakoś tutaj w miarę ogarniało i faktycznie uruchomi nasz przesył tutaj, żebyśmy mieli tutaj dostępny kontroler i tak samo będzie tutaj móc jeszcze coś magazynować dla siebie. Ogólnie te engine'y razy dwa
to jest o wiele więcej niż ten jedyny u dołu, plus ta cała sekcja parowa, która też powoli się powinna nam uruchamiać. Troszkę jestem w szoku, że jeszcze ta sekcja parowa nie jest uruchomiona. A, bo brakuje mu energii do pracy. Tak, paradoksalnie właśnie brak energii do pracy, a engine'y już tutaj się rozkręcają. 10 Minecraft Jury każdy z nich produkuje, więc powinno to już tutaj jakoś tam się ogarniać. To będzie też mam uruchomioną tą sekcję powielania surowców i ona też troszeczkę sporo nam prądu żre. Nie wiem, czy to nie jest jeden z tych powodów, dlaczego nasz układ ogólnie stracił prąd. Właśnie, może to się nie wyrabia. I bym musiał w tamto jakoś przyspieszyć, albo przynajmniej zmniejszyć zapotrzebowanie dla nich na prąd, a dopiero wtedy uruchamiać jakieś większe układy. Albo tworzyć jeszcze inne źródło energii, jeszcze też bardziej opłacalne niż parowe, forcowe, ale też w zasadzie engine'ów. Ale to może w kolejnym odcinku dokładnie powiem, o co kaman. Dobra, wykonajmy teraz nasze faktory. Dwie sztuki, tak jak mówiłem, będziemy tutaj potrzebowali do tego wszystkiego. Oraz zaupgradujmy je na kolejne poziomy wyższe. Tutaj, widzę, że diamentów nie mam przerobionych. Te mogę użyć do tego wszystkiego i do tego potrzebujemy jeszcze faktory nasze. Zobaczymy, czy to będzie... A to nie przejdzie, dobra. W takim razie potrzebujemy wykonać sobie zwykły diamond dust, więc weźmiemy sobie diamenty, no i musimy je skraszować. Do tego celu może się wróćmy tutaj. Tutaj gdzieś powinien być zamontowany crusher jakiś i jego do tego wykorzystamy. Tylko gdzie tutaj możesz być zamontowany? Jest crusher, okej. Więc teraz to nam tutaj przejdzie. Diamenty, no niszczyć, no średnia sprawa wam powiem, ale niestety nie poradzimy. Jakoś tutaj to trzeba wykonywać. Tutaj mamy więcej tych szybkich naszych item ductów. Jak najbardziej to też nam się przyda. I kurczę, znowu to się przerobi nam, to weźmy, wrzućmy do układu, weźmy sobie więcej redstone. Mam go teraz już o wiele więcej, więc mogę go wreszcie tutaj wrzucić do takiej bardziej pokaźnej ilości, a nie tak jak zawsze, no musiałem tutaj troszeczkę oszczędzać z nim, bo za słabo tutaj nam się wykonywał. Okej, dwie sztuki diament dusta już mamy, jeszcze dwie sztuki będziemy potrzebowali, żeby to wykonać. Czyli tak o, podsumujmy, wykonujemy sobie advance, a kolejno będziemy musieli przejść tutaj. Tutaj do koru potrzebujemy osium i obsydian. Zobaczmy, czy mamy obsydianowy proszek. Mamy coś, ale zdecydowanie chyba jego za mało. Tutaj nic jego nie tworzyłem więcej. Tu chyba dają diamenty wchodziły do tego slotu bocznego. To tutaj znowu był problem z energią. Co chwilę jeszcze są te problemy, faktycznie. Ja je staram się jakoś w miarę na bieżąco naprawiać, ale no niestety no niekiedy się nie da. Ok, tutaj to wrzućmy. I teraz potrzebujemy obsydian. I nie pytam, który chyba... Aj, chodź tutaj do mnie! Ach. Jednak tutaj problemy prądowe cały, co będą mnie tutaj nękać. Miejmy nadzieję, że to jakoś w miarę szybko się uda ogarnąć. Dobra. Wszystko już jest. To też nam się tutaj wykona, ale to dopiero za chwilę. Więc wróćmy z powrotem. Zobaczymy, czy nasz gate między tymi dwoma układami jeszcze działa. Czy też ma już on problemy. Ma problemy ciągle. Więc jednak to, że tutaj troszkę tego zwiększyliśmy, też nam nie pomaga. Więc aż to się prosi jednak o system troszeczkę większy, bardziej obszerny, to jakoś tutaj w miarę to ogarnie nam. Więc dobra. Potrzebujemy akurat takie dwa advansa, że to akurat potrzebujemy mieć dostęp do terminala, bo inaczej tutaj nic nie zdziałam. Chyba, że na razie na ten czas wyłączę system do powielania, gdyż ja wiem, że to on na pewno mi tutaj tak tego prądu dużo zjechał i do czasu wybudowania innej elektrowni, no nie mogę sobie pozwolić na jego uruchomienie. Tutaj też sporo osób mnie pytało, safe, jak to wreszcie jest, czy wreszcie to wszystko ci działa, czy nie, masz ten prąd, nie masz tego prądu? Jak widzicie sami, no niekoniecznie taka wielka ilość tego prądu tutaj jest, ile ja bym chciał. Dlatego tak o, ten kabel odepnijmy na razie w ten sposób, żeby oczywiście tutaj kabel sobie szedł, tutaj byśmy nie musieli go usuwać. I teraz według moich wyliczeń powinno nam się wszystko tutaj zbierać, jednak tu powinno się tutaj tam powoli wzrastać. Oczywiście pierw musi pouzupełniać wszystkie miejsca, w których tej energii nie było. A dopiero później ona powinna tutaj iść już powolutku do góry, chyba że już uruchomiła po prostu nam nasz terminal. Tak, terminal już jest uruchomiony. Takie potrzebujemy dwie sztuki. I teraz kolejne upgrade'y, czyli jeszcze bardziej to polepszamy na maksa. Potrzebujemy wykonać sobie Atomic Core'ów. Dwie sztuki będę potrzebował. Tutaj
ten sposób. Dwie sztuki, nie, cztery sztuki potrzebuję dokładnie. Więc teraz polepszamy jeszcze bardziej, czyli to już będą najlepsze, jakie tylko są. Elitarne. Wyższych chyba nie ma, co mi się wydaje. Są ultimate, ale tylko i wyłącznie nosi baterii. Jeden. A, to będzie drugi. I okej. Mamy teraz już Elite Factory. Teraz weźmiemy sobie chesta. Dwa chesty. Ender chesta też weźmy jako system zwrotny. I teraz jeszcze po tego wszystkiego będziemy potrzebowali interfejsy. Do interfejsu też jest autocrafting, więc wykonajmy sobie ich powiedzmy dwie sztuki na razie. Oczywiście później wykonamy ich o wiele więcej. I będziemy potrzebować do tego speed upgrade'y. Po 3 na sztukę może być. I energy upgrade'y. Tutaj niestety ich nie mam, więc muszę je sobie sam skrafcić. Tutaj tylko po jednym wykonamy, żeby oczywiście tutaj nie przesadzać z ilością tej energii. Dwa może, może po 2 na sztukę. I tak samo damy sobie jeszcze jednym upgrade'ie. Czyli 4 upgrade'y i 2 upgrade'y na energię wrzucimy do każdego z naszych Elite Factory. Mamy miejsce zwrotne. Chesta, do którego będziemy rzucali, już tutaj też mamy. Teraz potrzebujemy tylko i wyłącznie jeszcze interfejsy, żeby móc to podpiąć do systemu oraz oczywiście kable. Więc kable te sobie weźmy ze sobą i w tym miejscu, jak pamiętacie, miała być cała sekcja odnośnie autocraftingów. Więc pierwsze co, tutaj lądują nasze faktory. Czyli tutaj i tutaj. Ok. Teraz tak o, z tyłu. W tym miejscu będzie umysłowy nasz chest, który będzie to wszystko nam wykonywał. W porządku. Oczywiście trzeba dać jeszcze później rozróżnienie, czyli taką jeszcze jedną małą sekcję z boku, żeby oczywiście niektóre surowce no nie wskakują domyślnie do przepalania. Chociaż kurczę, jak coś wskakuje do przepalania, to musi się przepalić w ten sam sposób. Więc dobra, to będzie w porządku. Może mnie nie rozumiecie, ale później mam dokładnie wyjaśnię, jak już taka sytuacja się pojawi. Pierwsze co, montujemy oczywiście upgrade'y. Teraz tego chesta przydałoby się troszeczkę zmienić. Chesta powrotnego zamontuję po środku. Będzie chyba najlepiej. I potrzebujemy oczywiście odpowiednie kolory dla niego. Czyli potrzebujemy lapis, chyba jest dobrze ustawiony. Potrzebujemy inka. Czyli dwa sloty po prawej stronie muszą być na czarno. Czyli ten oraz ten. Ok, teraz to jest miejsce zwrotne. I ustawiamy teraz kolory. Czyli automatyczne wyrzucanie. Tutaj to wszystko sobie odznaczmy. Tylko w tą stronę ma pójść output. Output jest zawsze czerwony i dajemy automatyczne wyrzucanie. Tutaj również robimy w ten sam dokładnie sposób. Czyli usuwamy wszystkie kolory. Tym razem tutaj w prawą stronę dajemy output i też domyślnie go ustawiamy. Ok, teraz input. Input jest z tyłu u nas. Tył, właśnie, nigdy nie wiem, kto to jest z tyłu. Będzie chyba ten i on musi być na czerwono. Później to oczywiście jeszcze zweryfikuję odnośnie kolorów. Jak oczywiście będziemy mieli pierwsze itemki już do przetworzenia. Więc dobra, to jest już chyba ustawione. Teraz potrzebujemy jeszcze item duct do tego wszystkiego, żeby oczywiście standardowo, jak tutaj w miarę to sensownie się nam wykonywało. Potrzebuję dokładnie 4 sztuki. 4 sztuki. Dobrze, to mamy, kable mamy, energia. Ostatnia już sprawa, czyli załatwienie naszej energii. Tutaj wykonywałem, jak pamiętacie, te conductive irony. One są w tym oto miejscu, więc teraz wrzućmy je do układu i zamówmy sobie więcej tych kabli. Powiedzmy 30 sztuk, ono się nam tutaj w miarę jakoś sensownym czasie wykonać. I podpięcie. Standardowo od tego robimy wyprowadzenia. Dajemy, żeby szły w te miejsca. W każdym z tych ustawiamy autosorting, żeby to działało o wiele szybciej. I teraz będzie problem, bo troszeczkę na dużo miejsca mi to zajęło. Chciałem, żeby to było jak najmniejsze. Dlatego też muszę tutaj wprowadzić kilka zmian. Dlaczego mówię w ten sposób? Gdyż no, pamiętajcie, że ten układ ma być jak najbardziej wydajny. A zamontowanie go w ten oto sposób no, jest strasznie niewydajne. I teraz tego, jak to zrobić najlepiej? Jest tego, usuńmy tego chesta. Jednak go stąd usuniemy. Chodź do mnie. Usuniemy te item dukty, które zamontujemy jednak po środku.
tych miejscach. Czyli tutaj będzie teraz wejście. Zaraz ustawiamy, tutaj zmieniamy. Czyli tutaj jest wejście z tych stron. Te usuwamy kolory, bo też one są już nieprawdziwe. Czyli teraz już wiemy, że w ten sposób item będą wchodziły do naszych maszyn. Ok, to jest ustawione. Teraz wyjście z naszej maszyny. To będzie oczywiście ten nasz Ender Chest, który będzie zamontowany tym razem u góry. Więc w tym miejscu go podepniemy. Wyprowadzenie też item daktami już tym razem muszę wykonać, więc potrzebuję ich jeszcze więcej. Odpalamy panel boczny, item dakty i wykonujemy dodatkowe, no takie dwie pary. I ustawiamy tam. Nie wiem dokładnie, który slot będzie górnym slotem, ale to później mam nadzieję, że jak tutaj w miarę szybko uda mi się do tego dojść. I teraz tutaj robię wyprowadzenie. Czyli w tą stronę mają one lądować. I górny slot obstaje, że na razie to będzie ten. Jeśli to będzie inny, to oczywiście później to zmodernizuję, żeby to działało jak najbardziej poprawnie. Dobra, kolejna sprawa. Zasilanie. Tutaj sobie zrobię na razie dziurkę, żeby tylko wiedzieć, gdzie mam iść. I tutaj też będzie dziurka do interfejsów, to też tutaj będą zamontowane. I poprowadźmy teraz sobie kable. Wszystko, które będą tutaj konieczne, zamontujemy nasz interfejs. Dobra, mamy już teraz interfejs umiejscowiony. Oczywiście wręczem ustawiłem, że strzałka jest w tą stronę, czyli do tego chesta będą lądowały wszystkie itemy. I tu mamy nasze dwa patenty, które mieliśmy, mieliśmy poprzednio, czyli produkcja naszego naszego piasku oraz produkcja tutaj sanda nie widzę akurat oraz produkcja szkła, więc dwa itemki, bardzo proste. Oczywiście tutaj dojdzie o wiele więcej tych receptur, dlatego też tam dałem dosyć spore pole do wrzucania interfejsu. Zaraz chwilę wam powiem dokładnie, o co chodzi, tylko pierw sobie zamówię, powiedzmy, no dosyć sporo piasku. Mam nadzieję, że się zdołało zamówić. Udało się jak najbardziej. Czyli ląduje tutaj oczywiście to przetworzenia. Aj, ale to jest przepalarka. Zapomniałem całkowicie o tym. Dobra, nieważne. Tak jak będziemy mieli bardzo dużo piasku przepalonego. Więc tą receptę co w ogóle stąd zabieram, gdyż to nie jest to. To do ekstraktora będzie szło. To jest do przepalania. Będziemy mieli bardzo dużo przepalonego po prostu kamienia. Aj, więc tutaj to mam to później zamontować. Ale o co mi chodziło, jak mówiłem, że duże pole do rozwoju, gdyż w tym miejscu oraz z samego dołu mogę zamontować sobie interfejs, który ustawię oczywiście, żeby tylko i wyłącznie tyczyły się tego chesta i podpiąć je wszystkie razem. W ten sposób, jak widzicie, do jednego chesta mogę obsłużyć aż 4-5 interfejsów. Każdy z nich ma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 różnych możliwych patternów. Czyli 45 patternów, bardzo fajna, przyjemna ilość. Naprawdę taki malutki niby układnik do przepalania, a to jest przepalanie bardzo szybkie. Jak tutaj widzicie, przepala to się w bardzo porządnym czasie, więc coś będę chciał sobie zamówić, to mi się bardzo tutaj przerobi. Tutaj w bok oczywiście poleci więcej tych maszyn. Do macerowania użyję prawdopodobnie naszego już kochanego Dartcrafta. Dokładnie w ten sam sposób. Takie właśnie systemiki, czyli dwa do przetwarzania, będą tutaj budowane wokoło. Chyba że uznam, że potrzebuję tego jeszcze więcej, to wtedy dam 4. Czyli 4, czyli dokładnie w tym i w tym miejscu będzie taka sama maszyna, która też będzie przyspieszała od razu całą pracę. To dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał, że coś tutaj się nauczyliście przy okazji. Taki sam układzik zbudujecie u siebie na własnych serwerach bądź na waszych mapkach. To komentujcie, subskrybujcie, dawajcie lubię, bądźcie znajomym, łapki w górę i do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku. Pa, pa wszystkim!